Panie komendancie, dowódca uroczystości, mocny inspektor Janusz Skosolac melduje gotowość do rozpoczęcia uroczystego przekazania samochodów służbowych. W Pucku odbyło się uroczyste przekazanie nowych radiowozów dla Puckiej Komendy Policji. Łącznie mundurowi otrzymali 6 nowych pojazdów, w tym jeden nieoznakowany. Są to samochody Hyundai 30, praktycznie bardzo fajnie wyposażone, są to samochody benzynowe. Uroczystość przekazania nowych radiowozów odbyła się w poniedziałek 2 grudnia w Pucku. W wydarzeniu udział wzięli funkcjonariusze i komendant puckiej policji oraz samorządowcy z powiatu puckiego. W obchodach udział wziął także proboszcz puckiej Fary, ksiądz Jerzy Kunca, który poświęcił nowe samochody służbowe. Pobłogosław, Panie Boże Wszechmogący, te pojazdy. Pobłogosław tych, którzy nimi będą się posługiwać. Chryste, Ty jesteś Zbawicielem świata. Daj bezpieczeństwo wszystkim, którzy się nimi będą posługiwać, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wszystkie te pojazdy są w 50% współfinansowane z środków udzielonych przez poszczególne rady gmin i dzisiaj przekazaliśmy jako wójtowie, burmistrzowie kluczyki poszczególnym kierowcom, którzy będą prowadzić i pracować w tych samochodach. Samorządy regularnie wspierają pucką komendę, między innymi poprzez dodatkowe fundusze czy inwestowanie w nowy sprzęt. Współpraca z samorządem jest świetna, życzyłbym sobie, żeby było tak nadal. Wspierają nas w każdym momencie, tak jak mówię, w czasie sezonu letniego dodatkowymi funduszami na wsparcie dla funkcjonariuszy. Nowy sprzęt, także mówię, naprawdę pomimo tych problemów finansowych, tych inwestycyjnych, różnych swoich zobowiązań, stać było na to, żeby dofinansować nam te radiowozy, a naprawdę dla nas jest to bardzo, bardzo duże wsparcie. Ma to na celu poprawienie bezpieczeństwa naszych mieszkańców i bardziej mobilną policję uczynić, bo te samochody, które były i są na stanie, są już mocno wysłużone. A przy takiej pracy samochód musi być sprawny i mam nadzieję, jestem przekonany, że posłuży to zdecydowanie poprawie bezpieczeństwa naszych mieszkańców gminy Puck i ziemi puckiej.